Baden-Baden otworzył swój własny gabinet i o tym generalnie książka zawiera nie tylko fakty, ale również ciekawostki dotyczące właśnie jego praktyk i tego, jakie miejsce, jakie piętno generalnie odcisnął w trakcie II wojny światowej. Także ja ze swojej strony polecam tę książkę nie tylko tym, którzy chcą sobie uzupełnić wiedzę dotyczącą II wojny światowej i historii, ale również tym, którzy lubią ciekawostki, którzy lubią sobie poczytać o czymś niesamowitym, niesłychanym, o czymś do końca niepewnym, nieznanym, niejasnym, bo ten temat rzeczywiście jest takim tematem troszeczkę z jednej strony delikatnym, a z drugim też niepewnym, bo my do końca nie wiemy, co się stało z tym człowiekiem. Na wiele rzeczy nie ma dowodów, wiele kwestii w ogóle takich jak na przykład zeznania ludzi, którzy podobno go widzieli, czy też ucierpieli, albo też ich rodziny ucierpiały bezpośrednio z rąk tego faceta, no są nie tylko ciekawe, ale też szokujące. Także na pewno jest to książka przeznaczona dla szerszego czytelnika. To jest taka mocna książka? Jest to mocna książka właśnie ze względu na te i fakty, i spekulacje, i właśnie domniemywania. Także polecam i zapalonym historykom i tym, którzy po prostu sobie cenią takie właśnie smaczki w postaci nie do końca rozwiązanych sytuacji, nie do końca rozwiązanych kwestii, które gdzieś tam jednak człowieka gryzą i nie są do dziś odkryte w pełni. Zawsze jak książka jest oparta na faktach, to ten dreszcz tych emocji jest jeszcze większy. Wzrasta, bo mówię, to nie jest powieść historyczna, nie? To jest właśnie rzecz traktująca konkretnej postaci historycznej. Czyli dla osób pełnoletnich, czy też młodszych, zainteresowanych historią? Znaczy, wiesz co, to jest rzecz historyczna ogólnie rzecz biorąc, także ja myślę, że wiek tutaj nie ma aż takiego znaczenia, bo to nie ma drastycznych opisów, tylko to są po prostu drastyczne fakty, ewentualnie spekulacje przedstawione, a o tym czytamy na każdym kroku. Młodszy czytelnik ma, powiedzmy, dostęp na każdym kroku praktycznie w internecie, prawda? Tylko że o ile w internecie mamy historie rozpierzchnięte gdzieś tam na 100 różnych sposobów, tak tutaj mamy zwarte konkrety, tak się wyrażę. Także no, jako książka historyczna do polecenia jak najbardziej. Ja zawsze mówię o tym, że książka historyczna właśnie opisująca te tematy, które gdzieś tam na lekcjach historii nie były poruszone, gdzieś takiego totalnego okrucieństwa, które niosła ze sobą II wojna światowa, jest czymś takim, co wywołuje zawsze u nas emocje, ten dreszcz i takiego z jednej strony takie niewierzenie, że to miało miejsce, że to mimo, że mamy do czynienia z, my wiemy, że II wojna światowa to była straszna tragedia dla ludzi i tak dalej, ale mimo wszystko my nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego ogromu tragedii, który dotknął ludzi podczas wojny, zwłaszcza przez to, że nie było żadnych barier właśnie dla takich między innymi lekarzy, którzy po prostu uważali, że mając do czynienia z pacjentami czy z ludźmi z obozów koncentracyjnych, mają do czynienia tak naprawdę z myszami, tak jak w laboratorium, że wstrzyknę to, wstrzyknę tamtą, odetnę nie robi to żadnej różnicy. Nie robi mi to żadnej różnicy, bo tego człowieka traktuję jak zwierzę i to jest przerażające, to ciągle budzi emocje. W ogóle wiemy, że książki historyczne II wojny światowej nadal budzą te emocje wśród starszych czytelników, ale wśród tych młodszych, którzy sięgają po tą literaturę, które chcą zgłębić tą wiedzę, bo naprawdę to są nadal tematy, które są nieodkryte albo gdzieś o tym się nie mówiło i ciągle warto zawierają tą tajemnicę, tak, cały zawierają czas tą odkrytą tajemnicę, którą warto zgłębiać, warto pogłębić, tym bardziej, że takie rzeczy jak podczas II wojny światowej się zdarzyły, no nie miały wcześniej nigdy miejsca, co nie oznacza, że gdzieś tam w innych krańcach świata takie rzeczy się nie dzieją, ale my o tym na tą chwilę nie wiemy lub się o tym nie mówi, prawda? A tu mamy do czynienia z taką książką. Oczywiście przypominamy, że te książki będą dostępne na naszym fanpage'u ONPV na Facebooku już jutro, także jeśli jesteście zainteresowani, to proszę bierzcie udział w naszych konkursach. W związku z 26 maja jeszcze jedna książka dzisiaj została przygotowana. Troszkę o żonie wspomniałyśmy, Wszystkie moje matki. Luisa Piotrowicz, tak? O czym opowiada ta powieść? O matkach. To jest taka książka.
książka na Dzień Matki. O czy można uciec od własnego przeznaczenia? Zapytam Was, można czy nie można? To zależy od tego, jak się podchodzi do słowa przeznaczenie. Czy się w nie wierzy? Czy się w nie wierzy, bo niektórzy bardzo silnie przywiązują wagę do przeznaczenia, do tego, że są teorie, że ludzie nie mają po prostu na to wpływu i dzieje się, gdzieś jest to zapisane, to przeznaczenie jest gdzieś zapisane i my powinniśmy się jemu poddać. A są ludzie, którzy myślą, że nie ma czegoś, nie ma przeznaczenia, nie ma przesądu. A my kreujemy swoje własne życie i swoje własne losy. A Wy wierzycie, że istnieje przeznaczenie? Ja raczej nie wierzę w przeznaczenie. Jak to nie? Przecież mnie spotkałeś, ja byłam to przeznaczona. No Robert, wiesz co? Policzy, wybrał się. Myślę, że oboje wykazaliśmy wiele inwencji, aby stworzyć to, co stworzyliśmy. Natomiast czy przeznaczenie nam umożliwiło pewne rzeczy, to nie wiem. Nie do końca wierzę w przeznaczenie. Myślę, że wiele rzeczy, które się dzieją dookoła, są dziełem przypadku. Czy wszystkie, nie wiem. Natomiast sądzę, jestem wyznawcą teorii, że raczej to, co nas otacza, to, co się dzieje, albo to, co się za chwilę wydarzy, bezpośrednio wpływa od decyzji, jakie podejmujemy, niż od tego, że coś sobie lub ktoś zaplanował pewne wydarzenie. Robert, jak typowy mężczyzna, twardo po ziemi stąpa. A Justyna może wobec tego bujać w obłokach. Od tego jesteśmy my, kobiety, Robercie. Czy autorka buja w obłokach i wierzy w przeznaczenie? Trudno powiedzieć. Trudne pytanie zadać, dlatego że z jednej strony mamy do czynienia z książką, która ma elementy, zawiera w sobie poetyki. Tutaj mamy piękny cytat na okładce, cytat z książki. Ja pozwolę sobie go przeczytać. Weronika powolnym ruchem musnęła pędzelkiem po twarzy. Cień na powiekach rozjaśnił spojrzenie, a róż na policzkach ożywił cerę. Jeszcze tylko delikatnie pociągnięcie szminką i gotowe. Spojrzała na swoje odbicie w lustrze. Idealnie. Wygląda dokładnie tak samo jak co dzień. Bezpiecznie. Poetyckie, prawda? Wyobrażasz już sobie tą scenę, kiedy ona siedzi przed lustrem i poprawia makijaż, prawda? Za chwilę będzie czesać włosy. Piękne zakończenie, że wygląda jak co dzień bezpiecznie. Bezpiecznie. Czyli to jest kobieta... Robert, widzę, że tutaj chciałbyś to skomentować. Inspirujące. Bezpiecznie, czyli gdzieś tam widzimy to, że ona gdzieś swoje wnętrze kryje gdzieś w sobie, a to co... Za tą maską, którą codziennie nakłada. No widzisz, Robert, ty tego nie widzisz, a my kobiety od razu łapiemy takie rzeczy. No ale Boże, szósty zmysł. Dokładnie. Główną bohaterką książki jest Weronika, jak już wspomniałam. Weronika całe życie ma 30 lat, jest twardo stąpa po ziemi, jest prawniczką i całe życie miała świadomość tego, że mimo że kobieta, która jest obok niej, która ją wychowywała, nazywa matką, ale tak naprawdę nie jest jej biologiczną matką, bo ona dostała informację, że jej mama tuż po jej urodzeniu zostawiła ją. Miała tego świadomość, żyła z tym i nie zastanawiała się nad swoim losem i nie rozpamiętywała tego, aż w końcu po jej 30 urodzinach dostała list o tym, który ją zaskoczył. Bo okazało się, że to, że dostała informację o tym, że jej matka nie żyje, to nie jest prawda. Ona żyje i chce ją poznać. Przysyła mężczyznę, które mają zaprowadzić do niej. Chce wyjawić jej sekret, z czego to wynika, że wyniknęło, że ona ją pożyczyła, dlaczego tak się stało, dlaczego ich wspólny los był tak naprawdę osobno. No i Weronika wcale nie chce poznać matki. Cały czas żyła sama i nie chce tego zmieniać. Ona nauczyła się z tym żyć, że tak jest, taka jest rzeczywistość i w zasadzie nie rozpamiętywała tego. Jest prawnikiem, tak? Jak dobrze pamiętam. Tak. Czyli dlatego taka twarda kobieta. I nagle jej świat zostaje tak jakby zburzony.
zaburzony, bo zaczyna poznawać tą kobietę, ona się godzi na to, żeby poznać tą drugą matkę i powoli zaczyna odkrywać jej tajemnice, które się z nią wiąże, jej przeszłość, jej to, dlaczego tak się potoczyły jej losy, a nie inaczej, dlaczego to one są osobno. I czy tak naprawdę jej mama kiedykolwiek ją kochała, czy to była decyzja, która wyniknęła z tego, że tak się życie ułożyło, czy dlatego, że nie było w niej tej miłości. Ja nie będę zdradzać, jakie jest zakończenie. Wiem, że to jest taka walka głównej bohaterki z tym, że jedną z osobą, która przez całe życie ją wspierała, była z nią. No właśnie, czy ta druga mama jest też zaangażowana w tą walkę z tą... Tak, to jest taki właśnie, to Weronika tak naprawdę musi wybrać między jedną mamą a drugą mamą, stąd ten tytuł Wszystkie moje matki, czyli więcej niż jedna, które tutaj... Rywalizują. Bardziej to chyba ona tak naprawdę nie wie do końca, którą z kobiet powinna nazywać mamą, albo czy w ogóle ta zwrot mama należy się tylko jednej osobie, w związku z tym, że cały czas, całe życie ze mną była, czy tej drugiej mamie, która nas urodziła. No to jest bardzo trudne pytanie. Książka jest taka bardzo zwłaszcza, że pół życia tak naprawdę przeżyła z tą... Tak. Niebiologiczną mamą, tak. Prawda? Która właśnie okazała jej to ciepło, tą miłość, której gdzieś zabrakło w przypadku tej drugiej biologicznej mamy. To jest pytanie, które jest bardzo ciekawe w dzisiejszym świecie, biorąc pod uwagę to, że często... Wiele jest takich sytuacji, tak. O tym się słyszy. Tak, są adopcje, są... Tak. I to jest pytanie chyba w naszej świadomości tak naprawdę, kogo nazwać mamą, bo to, czy to, że ktoś udzielił nam genów, czy to obliguje do żądania od niego, żeby utrzymywać z nim kontakt, czy traktować go z szacunkiem i tak dalej, mimo że nie uzyskaliśmy od nich żadnej ciepłego słowa, czy wsparcia w żadnej chwili swojego życia. Także książka bardzo wzruszająca, bardzo poetycka, tak jak już powiedziałam. Myślę, że dla kobiet, które chcą chwilę usiąść, pomyśleć, zastanowić się i wciągnąć te trudne wybory, które pojawią się przed Weroniką, myślę, że warto sięgnąć po tą książkę, tym bardziej, że będzie to dobra lektura i dobra chwila rozrywki na ten czas. Może wzruszy nas, może wzbudzi refleksję. Te wszystkie trzy książki oczywiście, przypominamy, będą dostępne u nas na naszym Facebooku. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby Państwo wzięli udział w naszym konkursie. Zbliża się dzień, mamy 26. Justyny, wobec tego pytać nie będę. Robert, Ciebie, jakie plany? Na Dzień Matki? Myślę, że na pewno kwiaty. Pojawią się. Książka podejrzewam, że nie, bo mamy pełno. A być może... Bardzo jestem właśnie ciekawa, jak wygląda Wasza biblioteczka w domu. Przerażająco jest zapchana. Ale powracając do tematu, może jakieś... Aczkolwiek przyznam szczerze, że jest u nas taka miłość do książek, że nie potrafimy z żadną się rozstać. I nawet jeżeli ta jest zniszczona, to nawet tej nie wyrzucimy, bo tak bardzo kochamy książki i tak nie potrafimy się z nimi rozstać, bo to jest wspaniała lektura, wspaniały sposób spędzania czasu wolnego, naprawdę. Bo my jesteśmy mole książkowe. Mole książkowe. Wobec tego mole książkowe mają dzisiaj okazję, żeby pozdrowić swoje mamy na antenie i życzyć im wszystkiego najlepszego, bo w sobotę 26 Dzień Matki. Oddaję Wam głos. Robert? Chciałem oczywiście złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia mamy mojej, mamie. Wszystkiego dobrego, mamo. A ja życzę mojej mamie dużo zdrowia, szczęścia i radości. Mam nadzieję, że nie tylko my jej przysporzymy, ale również cały otaczający nasz świat. Dużo zdrowia i żebyś zawsze była taka pogodna, jak jesteś. Kocham Cię. No jak pięknie. Ja mojej mamie jeszcze składać będę życzenia, ale oczywiście wszystkim mamom już teraz życzymy wszystkiego najlepszego na Dzień Mamy.
Dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłą środę. Do widzenia i pozdrawiamy wszystkie mamy. Pozdrawiamy wszystkie mamy, zapraszamy na krótką przerwę muzyczną i już za chwilę kolejni goście.